Ark o trzeciej wielkiej bestii kontynuuje trochę poczynania Rocka z objawami po walce z Garą i stawia go przed kolejnymi wyzwaniami. Bardzo lubię Lee, dlatego ten ark może być ok, choć to filler, więc póki nie obejrzę, to się nie dowiem. Piękne było to, jak Naruto pytał Tsunade co z nim, ta przyłożyła mu coś do głowy i powiedziała, że emanuje głupotą. Tak samo Rock i Gai narzucają sobie jak zwykle niemożliwe wyzwania i później przez to ćwiczą dużo więcej, ale to plus, z jakiegoś powodu zawsze lubiłem na to patrzeć. Yagura pokazał się też tutaj z dobrej strony, jeśli chodzi o taijutsu, choć od razu widać, że nowicjuszem nie jest. No i w końcu plusem jest też Sakura, która widać, że uczy się na medycznego ninja i tak naprawdę w tych fillerach pokazano tego więcej niż w kanonie pierwszej serii. Minusów nie zaobserwowałem, tak samo jak rzeczy niewiadomych, odcinek oceniłem na 7. Muszę przyznać, że całkiem spoko wyglądają ci antagoniści, poza tymi oczami jak z Edo Tensei, no i trochę za dużo tych dodatków mają. Fajnie też Naruto spłynął od tego słupa treningowego. Sprytnym zagraniem było wykorzystanie słupów w ten sposób, że w walce z Lee słup kopiował ruch Gaja i na odwrót, a z kolei później bardzo pomysłowe było to, żeby za pomocą alfabetu Morsa skomunikować się pomiędzy sobą w celu obgadania planu. Mega dobre za to było otwieranie bram przez ucznia i nauczyciela, a później niektóre aspekty ich walki, choć minusem jest to, że trwało to tak krótko. Czułem niedosyt, liczyłem trochę, że ten wielopiętrowy zamek będzie krył na każdej kondygnacji jakieś wyzwanie, a tu szybko się wszystko zakończyło. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 8. Średnia tego arku to 7,5 i powiem wam szczerze, że tak jak wiele filerowych arków, mogłoby to bez problemu być kanoniczne, a do tego naprawdę dobre, jeśli trochę by się to przedłużyło. Taijutsu w Naruto często było na spoko poziomie i tutaj miejscami było nie inaczej i znów czułem turbo ekscytację, gdy widziałem, jak Gai i Rock otwierają kolejne bramy. Jedynym minusem, jaki tu dostrzegam, to właśnie zmarnowanie potencjału przez zbyt szybkie zakończenie arku i nieco taką prostotę, którą dało się poprowadzić obszerniej. No a jeśli ty nie chcesz skończyć szybko jak ten ark, to wal. Wal ile wlezie w ten przycisk subskrypcji. W sumie to wystarczy tylko raz.